Samorząd Województwa Opolskiego przekazuje blisko 2,5 miliona na poprawę warunków leczenia pacjentów, na komfortu przebywania w szpitalu. Bardzo zależy nam na to, aby pacjenci, którzy w naszym Opolskim Centrum Onkologii leczą się, mogli leczyć się w warunkach, które myślę są już teraz i powinny być standardem. Z tych pieniędzy przede wszystkim będziemy remontować pomieszczenia, w których przebywają pacjenci. Każdy pokój zostanie wyposażony w toaletę. To jest bardzo duże udogodnienie, ale właściwie teraz już taki wymóg. Chcemy też docelowo zmniejszyć ilość łóżek, które są w jednym pomieszczeniu, a wszystko to po to, aby pacjenci, którzy leczą się w trudnym czasie, gdy walczą z nowotworami, mogli mieć jak najbardziej komfortowe warunki, bo wszyscy wiemy, że te warunki również wpływają na tempo powracania do zdrowia. Co zmieni się dla komfortu pacjentów na tym oddziale? Przede wszystkim chciałbym przeprosić pacjentów za to, że za chwilę, bo myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca wejdziemy tutaj z ogromnym remontem. Dzisiaj oddział chirurgii, który dysponuje świetną kadrą, który dysponuje świetnym sprzętem, niestety nie dysponuje takimi powierzchniami, które by zapewniły komfort pacjentów. Dzisiaj pacjenci, którzy po ciężkich operacjach, na przykład jelitowych, muszą korzystać z łazienek, z toalet, nie mają dostępu do tych toalet bieżąco z sali. Dzisiaj te pacjentki, które są operowane na przykład z powodu raka piersi, czyli bardzo czysta operacja, muszą korzystać z tych łazienek, z których również korzystają pacjentki właśnie po takich ciężkich jelitowych zabiegach. To powoduje, że bezpieczeństwo sanitarne tych pacjentów jest po prostu słabe. Słabe w stosunku do tego, jakie powinno być w XXI wieku w środku dużego państwa europejskiego. Dzięki umowie dotacji na ponad 2,5 miliona złotych uda nam się ten standard, myślę, że do końca pierwszego kwartału następnego roku, poprawić na tyle, że już nie będziemy się musieli wstydzić. No bo dzisiaj tak naprawdę powinniśmy się wstydzić za to, co jest tutaj. Całe szczęście, że nasi pacjenci doceniają naszą kadrę, doceniają to, co robimy dla nich i są w stanie przymknąć oko na warunki sanitarne. Już w przyszłym roku nie będą tego musieli robić. Czyli co konkretnie się zmieni? Na terenie oddziału chirurgii będzie dostęp do sali z intensywnym nadzorem. Ci pacjenci czy te pacjentki, które nie muszą trafić na oddział intensywnej terapii, a ich stan jest na tyle ciężki, że powinny być pod ciągłym nadzorem, będą mogły pod tym ciągłym nadzorem przebywać tutaj, będą miały dostęp do pielęgniarki, do lekarza, do urządzeń takich, które na dzisiaj są w oddziałach intensywnej terapii. Bezpieczeństwo pacjentów, stan higieniczny poprawi się na tyle, że nie będzie się czego wstydzić. Ilu pacjentów mniej więcej przybywa rocznie na tym oddziale? Hospitalizacji, bo to jest ważniejsze, jest ponad 250 miesięcznie, czyli to jest sporo, bo oddział jest 30-parolóżkowy, a zdarzają nam się już dzisiaj sytuacje takie, że tych pacjentów jest około 40, więc to również stanowi problem. Nie możemy i nie chcemy odmawiać naszym pacjentom dostępu do szybkiego leczenia, do szybkiej diagnostyki. Staramy się to robić właśnie w taki sposób, żeby to było dobrze i dobrze przyjmowane przez nich.